Hej, cześć, witajcie w symulatorze FSX. Jesteśmy w samolocie Boeing 737 i dzisiaj porozmawiamy o automatycznych hamulcach. Tak, jak i inne samoloty odrzutowe, tak i ten ma taką opcję jak auto brake. Czyli jest tutaj takie pokrętło do nastawy automatycznych hamulców. Domyślnie jest ono w pozycji off, czyli automatyczne hamulce są wyłączone. No, czym są automatyczne hamulce? Jak sama nazwa wskazuje, po prostu załączają się automatycznie hamulce i chodzi tu o hamulce kół, czyli podwozia. No i tutaj jakie tu mamy opcje, o co tutaj w ogóle chodzi, tak? No, jeżeli jest pozycja off, to wiadomo, hamulce kół nigdy nie zadziałają, ani się same nie załączą. Możemy tutaj dać opcję RTO od Reject Takeoff, czyli zaniechanie startu. No i tą właśnie opcję warto wybrać, jeżeli startujemy samolotem. Tutaj, jeżeli właśnie startujemy samolotem i z jakichś powodów uznamy, że jednak nie będziemy startować, czyli najpierw zwiększymy ciąg, później odetniemy ciąg, to komputer pokładowy samolotu rozpozna to, że my chcemy zaniechać start i automatycznie załączy hamulce kół i pomoże nam po prostu sam samolot zatrzymać się. Kolejne opcje, kręcąc w górę, 1, 2, 3 i max, to są z kolei autobrake'i podczas lądowania. Tak, jeżeli jesteśmy już w powietrzu i podchodzimy do lądowania, możemy nastawić sobie tutaj autobrake na pozycję 1, 2, 3, 4. To są po prostu, to jest jakby skala hamowania. Siła hamowania możemy sobie tutaj po prostu ustalić, czyli mamy jakby skalę od 1 do 4, powiedzmy, bo max niech będzie tą czwórką, czyli mamy czteropodziałową skalę co do kół hamowania. Tu w tym samolotorze jest bug, bo ja tu mogę przełączać, kręcić, ale nie widzimy nic, że coś się zmienia, dlatego musimy się przełączyć na panel 2D. Jak widzicie, coś tu się pozmieniało, bo ja kręciłem tutaj tym pokrętłem, ale tu pozycja w widoku 3D się nie zmienia, za to tutaj możemy to zobaczyć, że tak, możemy tutaj kręcić i ustawić odpowiednio automatyczne hamulce. I tak, pokażę Wam, jak to działa w praktyce. Najpierw zajmiemy się RTO, czyli Reject Takeoff. Najpierw zacznę start z pozycją autobrake'a na off i odetnę ciąg. Zobaczymy, jak długo samolot będzie sam wytracał prędkość, ale bez użycia żadnych hamulców, nie będę mu pomagał w tym, ani żadnych spoilerów. Dodatkowo jest mokro, pada deszcz, więc ta droga hamowania jeszcze bardziej się wydłuży. No i przyjmijmy, że odetnę ciąg przy 80 węzłach. Później zrobimy drugą próbę, gdzie włączę RTO i tak samo zaniecham startu i zobaczymy, jak zachowa się wtedy samolot. Ale dobrze, najpierw mamy auto brake off i po prostu rozpocznę start. Pełny ciąg, przepustnica na maksa i umówmy się, że przy 80 węzłach ja odcinam przepustnicę i nie będę hamował samolotu w ogóle. Zobaczymy, jak długo będzie się zatrzymywał. 70, jest 80. Odcinam. Ciąg odcięty. Samolot jeszcze nieźle nam przyspieszył. Do 110 węzłów nawet. I wciąż bardzo szybko się toczy, także tak się zachowuje samolot, gdzie w ogóle nie używamy hamulców ani spoilerów do hamowania. Klapy są także schowane. No i w zasadzie chyba dojedziemy do końca pasa spokojnie. Mamy jeszcze 80 węzłów. Prędkość spada, ale tak, to jest prędkość spada, ale bardzo powoli. Tego nawierzchnia jest śliska, mokra. No, jak widzimy, droga hamowania nam się tutaj tak wydłużyła, że przejechaliśmy przez cały pas i już docieramy do jego końca, a wciąż mamy 60 węzłów na liczniku. Dobrze, zacznę tu hamować, bo
bo po prostu wypadnę z pasa. Tak, tu już sam użyłem hamulców kół, żeby zatrzymać samolot i nie wypaść z pasa. Także tutaj byśmy się w ogóle nie zatrzymali na pasie bez hamulców. Dobrze, jestem jeszcze raz ustawiony na tym samym lotnisku z tą samą pogodą deszczową. Tym razem pokażę Wam, jak działa właśnie ta opcja. Ustawimy sobie hamulec automatyczny na RTO, Reject Takeoff. I tak samo zacznę rozpędzać samolot przy 50 do 80 węzłów i przy 80 węzłach zacznę odcinać nie mieszankę, tylko ciąg. Zrobię to trochę wolniej, tak abyście zobaczyli tutaj w lewym rogu same załączą się hamulce, co będzie tutaj napisane w lewym rogu, po prostu hamulce będzie napisane. To będzie też oznaczało, że hamulce zaczęły działać. Żadnych innych hamulców nie włączam, nie będę używał żadnych spoilerów, klapy mam podniesione. Dobrze, no to gazujemy. Pełny ciąg. Może jeszcze zobaczymy sobie tutaj tą przepustnicę, byście widzieli jej ustawienie i przy 80 ściągam, ale trochę wolniej niż ostatnio. Jest 80, ściągam i już załączyły nam się hamulce. Czyli gdzieś po prostu w połowie przepustnicy załączyły się hamulce automatyczne kół. I zobaczcie, jak samolot bardzo szybko nam się zatrzymał. Tak, bardzo szybko. Pas gdzieś tam jest daleko na horyzoncie, koniec pasa. Także widać tutaj pięknie różnice działania hamulców i bez hamulców. No i bardzo fajnie sobie włączać tą opcję, która nam ułatwia właśnie hamowanie przy awaryjnym zatrzymaniu samolotu, przy zaniechaniu startu. Teraz tak, teraz pokażę Wam, jak działa opcja właśnie auto brake do lądowania. Stawię ją sobie na 3, czyli taką dosyć mocniejszą, dlatego też, że jest deszczowa pogoda. Ustawiam się już do lądowania. Będę lądował wedle przyrządów ILS. OK, podejdziemy teraz tutaj. I możemy chyba łapać powoli wiązkę. Jesteśmy tuż pod chmurami. Widoczność jest ograniczona. Tego ILS nam tutaj ładnie pomoże. Dobrze, włączę już warlock. Czyli samolot zacznie nam się naprowadzać na kierunek na lotnisko. Mamy NAV, mamy w radiu nastaw na NAV 1 na częstotliwość ILS. Dobrze. Ścieżka jest teraz po lewej, samolot ją przechwytuje. Jesteśmy też pod ścieżką schodzenia, także wszystko dobrze. I przypominam, tutaj sprawdzamy właśnie, jak działa auto brake, ustawiony jest na 3, czyli sam nie będę musiał załączać hamowania kół, zrobi to za mnie automat. Podchodzimy na lewy pas, widać już oświetlenie lotniska. Jeszcze się tutaj ustawiamy na ścieżce do pasa.
Dobrze, lecę za szybko. Zacznijmy tu zwalniać do 150, dajmy. Sunimy podwozie. Och, nie dałem approacha. Dobrze, nie dałem approacha. Podejdźmy szybko do lądowania ręcznie. Tak, tak. Musieliśmy szybko zniżyć lot i troszkę za szybko to zrobiliśmy. OK, jest już lepiej. Wyłączmy automatyczny ciąg. I siadamy. I już mamy hamulce włączone. Mamy w lewym rogu napisane hamulce, czyli hamulce kół automatycznie nam zadziałały. Tak działa właśnie opcja auto brake. Samolot ciągle hamuje, nawet nie dałem wstecznego ciągu. Spoilerów też nie uzbrajałem, zadziałały same hamulce. I no, puszczą hamulce. Dobrze, teraz puściły. I możemy opuścić pas. No i to tyle, jeżeli chodzi o auto brake'i i ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Cześć wam.